Dziś w programie kontynuujemy sezon grillowy. Nożem i widelcem to zawsze sporo ciekawych rozwiązań dla ceniących dania z grilla i wędzarni. Polędwiczka podana na orzeźwiających sałatach z kolendrą, arbuzem zadowoli najbardziej wybrednych smakoszy, a gotuje szef kuchni Rafał Godziemski. Do mojego sosu potrzebuję łyżkę musztardy, oliwę lub dobrej jakości olej, na przykład słonecznikowy. Sok ze świeżo wyciśniętej cytryny. Odrobina wody. Czarny, grubo mielony pieprz. Suszone oregano. Świetnie będą też pasowały zioła prowansalskie. Świeży tymianek, nie za dużo. Pokroję go bardzo drobno. Listki świeżej mięty. Również pokroję bardzo drobno. Całość ląduje w sosie. Wymieszamy. I całkiem prosty ziołowy dressing gotowy. Odstawię go na bok. Czas przygotować moją sałatkę. Potrzebuję sałatę lodową. Jeden kawałek większy zostawię do dekoracji. Pozostały pokroję takie sianko, albo inaczej mówiąc, cieniutkie paseczki. Tak przygotowaną sałatę rozłożę na brzegach talerza. Czas na arbuza. Odkroję tą właściwą część. I taka kostka w zupełności mi wystarczy. Luźno poukładam na wcześniej rozłożonej sałacie.
chrupiący, soczysty. Myślę, że będzie świetnie pasował do dalszych składników. Sezon na truskawki. Dobre, polskie. Myślę, że znajdą niejednego chętnego na ten produkt. Pokroję w cząstki. I dołączą do owocowo-warzywnego wianka. Ach, jeszcze troszkę. Dla ostrości dodam chili pokrojonej w cienkie plasterki. Oczywiście ostrość wybierzecie sobie Państwo sami. Aby było jeszcze bardziej czerwono, dorzucę pomidora pokrojonego w cząstki. Fajne, duże kawałki. Będzie idealnie można jeść widelcem. Myślę, że dowolność owoców zależy oczywiście od Państwa i sezonu. Ale mój kolega zostawił gdzieś tam coś w wędzarni. Świeżo wędzona polędwiczka. Wędzenie jest u nas od wielu, wielu lat. Jest właściwie tradycją. Myślę, że jeśli ktoś się nauczy, może naprawdę być pięknym, pięknym hobby. Pokroję polędwiczkę w bardzo cienkie plastry. Ależ kruchutka. Pokroję prawie jak carpaccio. Przepiękno. Tak pokrojoną polędwiczkę ułożę w środku mojego wianka. Doczekaliśmy się już 200 odcinków. Zrobiliśmy z polędwiczki już prawie wszystko, ale jeszcze jej nie wędziliśmy. To jest jej pierwszy raz. Jeszcze kawałek, nie będę żałował. Nie mogłem się opanować. Naprawdę dobre. Na górę troszeczkę sałaty. Drobnych, ulubionych ziół. Świeża kolendra. Opa. Tak. Urwane listki lądują na sałatce. Nie omieszkam dodać również do dekoracji świeżej mięty. Na koniec całość zakończę
zrobionym wcześniej sosem. Myślę, że tak dobrze uwędzona polędwiczka w towarzystwie owoców i sałat będzie naprawdę idealnym pomysłem na świetną kolację. Smacznego! Więcej informacji o nożem i widelcem na profilu programu na Facebooku, a wszystkie odcinki dowoli można także oglądać na kanale programu na YouTube oraz na stronach internetowych Telewizji Polskiej. Do zobaczenia!